Dobry wieczór. Jest niedziela 31 stycznia 2021 roku, po raz trzeci w tym roku. Witamy w projekcie Czarnobyl Live. Wspólny projekt czarnobylców i licznika Geigera.pl. Wraz ze mną prowadzący licznik Geigera Tomasz Róg. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, Jacku. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Naszym gościem jest doktor habilitowany Marek Rabiński. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam wszystkich. Jacku, nie przesadzaj tam z tymi tytułami. Marku, rzeczywiście my znamy się już od kilku lat, ale być może nasi widzowie widzą cię po raz pierwszy. Kilka słów o naszym gościu, absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność energetyka jądrowa, pracownik naukowy w dziedzinie fizyki i inżynierii plazmy, metod obliczeniowych oraz diagnostyki plazmy wysokotemperaturowej, autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, kierujący międzynarodowymi programami naukowo-badawczymi kontrolowanej syntezy jądrowej. Przez 10 lat był wykładowcą akademickim teorii systemów i cybernetyki oraz badań operacyjnych. Pan profesor jest również działaczem organizacji naukowych i popularyzatorem wiedzy, wieloletnim pracownikiem naukowym Narodowego Centrum Badań Jądrowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, uznanym europejskim ekspertem m.in. w zakresie przebiegu awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej oraz likwidacji jej skutków. Spotykał się i rozmawiał z wieloma naocznymi świadkami wydarzeń czarnobylskich, w tym z jej likwidatorami. Pierwszy raz był w tak zwanej czarnobylskiej strefie wykluczenia w marcu 1995 roku w ramach oficjalnej wizyty związanej z posiedzeniem Komitetu Informacji Europejskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Dziś dla nas będzie dekontaminował czarnobylskie mity, kłamstwa, absurdy, niedopowiedzenia i wszelką pseudonaukę. Zgadza się? No, zgadza się. Zaczynamy na początku, właśnie, zaczynamy od informacji. Tomku, oddaję ci głos i newsy. Dziękuję. To, co się stało najważniejszego w ostatnim czasie związanego z czarnobylską strefą wykluczenia, zaczynamy od nagłej zmiany szefa Państwowej Agencji Ukrainy do spraw zarządzania strefą wykluczenia. W środę funkcję przestał pełnić ten pan ze zdjęcia, Siergiej Kałasznik. Na jego miejsce gabinet ministrów Ukrainy wyznaczył Andrija Kwiatko. Kałasznik, który wcześniej był m.in. pełniącym obowiązki dyrektora elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zarządzał zoną od 13 kwietnia 2020 roku. Odwołanie ma związek z prokuratorskim śledztwem w sprawie niegospodarności przy sprzedaży skażonego promieniotwórczo złomu. Z danych śledczych wynika, że Kałasznik w 2019 roku, szefując czarnobylskiej elektrowni, wystawił na aukcję ponad 500 ton złomu w cenie 1000 hrywien za tonę. Zdaniem ekspertów cena ta była niedoszacowana, a w rezultacie aukcji powstały szkody materialne w wysokości już w przeliczeniu około 100 tysięcy dolarów. Dodatkowo przetarg wygrała spółka, która nie posiadała niezbędnych licencji i zezwoleń do pracy z odpadami radioaktywnymi. Nie posiadała także odpowiedniego zaplecza i wykwalifikowanego personelu. Brytyjski kanał telewizyjny Sky zapowiedział premierę nowego filmu dokumentalnego pod tytułem Czarnobyl 86. Premiera obrazu, którego reżyserem jest James Jones, laureat Nagrody Emmy i nominowany do Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA, odbędzie się w przyszłym roku. Film powstał na podstawie odkrytych niedawno archiwalnych kadrów i dokumentów, a także świadectw naocznych świadków wypadków elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Będzie trwał 90 minut. Przypomnijmy, że w 2019 roku telewizja Sky wraz z kanałem HBO zaprezentowała 5-odcinkowy serial pod tytułem Czarnobyl. Miniserial odniósł światowy sukces i otrzymał liczne nagrody, a wśród nich m.in. 10 nagród Emmy i 7 nagród BAFTA. Obraz przyczynił się także do znacznego wzrostu popularności czarnobylskiej strefy wykluczenia wśród turystów. Przypomnijmy, że w 2019 roku zonę odwiedziło 124 tysiące osób. Na koniec znajdujące się w Kijowie Muzeum Narodowe Czarnobyl przygotowało kolejną niespodziankę. Od teraz można zwiedzać muzealne sale bez wychodzenia z domu. Wystarczy smartfon lub komputer. Wirtualna wycieczka w trzech wymiarach dostępna jest także dla użytkowników
okularów VR. Link do tego muzealnej podróży po Muzeum w Czarnoby w Kijowie znajdziecie na www.licznikgeigera.pl. Tyle informacji ode mnie. Dziękujemy Ci, Tomku. Przechodzimy szybciutko do naszego gościa. Katastrofa w Czarnobylu, choć wkrótce minie od niej 35 lat, z uwagi na swoją skalę, nie jest jeszcze rozdziałem zamkniętym i nie traci swojego emocjonalnego charakteru. Wokół Czarnobyla narosło wiele mitów, szczególnie intensyfikujących strach. W efekcie powstała wyjątkowa mieszanka sprzecznych opinii, kłamstw, niedomówień, pozwalających też często na dowolną wręcz interpretację. Z niektórymi z tych mitów postaramy się dzisiaj przy pomocy naszego gościa rozprawić. Panie Marku, panie profesorze, oddajemy głos. Zacznę może od mojego własnego rozpoczęcia tych zagadnień związanych z mitami. Mianowicie, jak już Jacek przed chwilą wspomniał, pierwszy raz byłem w 1995 roku. Była taka w pełni profesjonalna wizyta, to znaczy wszyscy uczestnicy byli profesjonalistami. To było spotkanie Komisji Informacji Europejskiego Towarzystwa Nuklonicznego. Oczywiście, jak się dowiedziałem, że to spotkanie ma być w Kijowie, a później w Czarnobylu, no to oczywiście stanąłem na głowie, żeby wziąć w tym udział. To te zdjęcia są taką relację. Przedstawiłem oczywiście później zainteresowanym osobom. Miałem również taki artykuł w Postępach Techniki Jądrowej, właściwie takie sprawozdanie, prezentację fotografii z tego wyjazdu. Natomiast cały wyjazd, zwrócił uwagę specjalistów. Z wieloma osobami rozmawiałem, natomiast o takim szerokim zainteresowaniu w ogóle nie można było mówić w tym czasie. Natomiast w 2001 roku, już wykorzystując między innymi te znajomości z poprzedniej wizyty, zorganizowaliśmy wyjazd dla pracowników i studentów specjalności energetyka jądrowa z Politechniki Warszawskiej, oczywiście z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. I on bardziej przypominał te wyjazdy, które dzisiaj się organizuje. Przepraszam, pojechaliśmy w zasadzie autobusem wziętym prawie że spod dworca PKS-u. Zamówiliśmy oczywiście w odpowiedniej firmie i tym autobusem wjechaliśmy do strefy pod samą elektrownię, czyli te rzeczy, które dzisiaj obowiązują, że należy zmieniać autobus, to w tym momencie w ogóle nas ominęły. Natomiast kiedy prezentowałem wśród znajomych zdjęcia z tego wyjazdu, jedna z koleżanek w pewnym momencie zadała mi pytanie: no dobrze, a gdzie są zdjęcia z sarkofagu? No i ja byłem niesamowicie zdziwiony, bo mniej więcej 1/3 zdjęć dotyczyła właśnie sarkofagu. Dopiero później się okazało, że ona sobie wyobrażała, że gdzieś tam pokaże na horyzoncie taką kupę betonu zrzuconego ze śmigłowców i że to właśnie będzie ten sarkofag. Tą historię również opowiadałem na takich pierwszych prezentacjach w trakcie festiwali nauk, gdzie pokazywałem zdjęcia, między innymi to zdjęcie, które w tej chwili Państwo widzicie. To jest, jak się wjeżdża przez Dytiatki do strefy, to jest tuż po przekroczeniu granicy po lewej stronie, po prostu łąka, ona dzisiaj, tak jak sobie przypominam, jest zarośnięta już lasem.
Mówiłem o tym właśnie w przypadku mojej koleżanki, przestrzegając, żeby nikt właściwie nie patrzył na te prezentacje pod kątem tych mitów, które usłyszał gdzieś tam, tylko żeby się skupił na zobaczeniu, jak wygląda to na zdjęciach. I potem po tej prezentacji podszedł do mnie jakiś student i zadał pytanie, kto wysiał te żółte kwiatki, które Państwo widzicie tutaj na tej łączce. Po prostu jemu się wydawało, że to będzie spierzchnięta ziemia, wypalona promieniowaniem. No i oczywiście, skoro rosną tam jakieś kwiatki, no to ktoś musiał je wysiać, no bo nie mogło być inaczej. Jeśli chodzi o takie mity na temat przyczyn awarii, no to tutaj najprawdopodobniej Państwo spotkaliście się z takimi grupami różnego rodzaju doniesień, po pierwsze dopatrywania się jakiegoś trzęsienia ziemi, które spowodowało ten wypadek. To miało doprowadzić do powstania jakichś szczelin, gdzie gaz ziemny wydostał się i gdzieś się tam w podziemiach zgromadził i później nastąpił wybuch. Oczywiście to było wszystko ustawione w ten sposób, żeby znieść odpowiedzialność z pracowników, w ogóle z konstruktorów, na przyczyny naturalne, więc jak gdyby niezależne od konstruktorów. Oczywiście istnieją też jakieś absurdalne historie mówiące o tym, że było tam, ktoś widział UFO i tak dalej. Oczywiście musiał się też wcześniej czy później pojawić wątek spiskowy. Ktoś odkrył, że gdzieś w okolicy były jakieś święta żydowskie, no właściwie w kalendarzu żydowskim co chwilę są jakieś święta, więc akurat pewnie w okolicach 26 też były. Natomiast dopatrywano się w tym jakiejś akcji, która miała oczyścić tereny, na których kiedyś mieszkali Żydzi, no i to miało być jakimś przygotowaniem ekspansji ludności z Izraela. No i najbardziej absurdalny, który mi wpadł w ręce mit, to dosyć gruba książeczka przedstawiająca horoskopy, poczynając od Lenina, Stalina, już abstrahuję fakt, że data urodzin Stalina nie jest wcale taka pewna. Następnie horoskop samego Związku Radzieckiego, też właściwie trudno się jakiejś jednej konkretnej daty dopatrywać. Na to nałożone horoskopy operatorów reaktora. No i oczywiście wszystko razem miało doprowadzić do sytuacji, gdzie musiała nastąpić awaria, no bo to wynikało z gwiazd. A teraz już przechodząc do tej niewiedzy, czyli można to powiedzieć wiedzy głupców. Jacek przed chwilą przedstawił takie już wprowadzenie, że mówimy tutaj o takich ugruntowanych mitach, sloganach, lękach, ale również o takiej zbiorowej ignorancji społeczeństwa w sprawach nauki i techniki, czyli no, wiedzy inteligentnych inaczej. Tutaj w ogóle dotykamy problemu, że w tej chwili bardzo często o rozwoju techniki, no między innymi atomistyki, decydują ignoranci, ludzie, którzy wierzą w jakieś teorie typu płaskiej ziemi, antyszczepionkowców, zwolenników podtruwania nas przez chemitraile rozsiewane z samolotów, niektórzy nawet twierdzą, że z łodzi motorowych na rzekach.
Wiele osób, między innymi jedna z moich znajomych, która w skali europejskiej prowadziła takie ankiety socjologiczne, no, wykazują przerażający poziom wiedzy społeczeństwa. Były na przykład pytania, czy zwykłe pomidory, nie, oczywiście nie te modyfikowane genetycznie, mają geny. I proszę sobie wyobrazić, że spora część osób stwierdzała, że te zdrowe pomidory nie zawierają jakichkolwiek genów. Mhm. Oczywiście no tutaj można też przytaczać całe portale zainteresowanych problemem tak zwanego monotlenku diwodoru. Przypominam, że to w Stanach Zjednoczonych już ładnych kilkadziesiąt lat temu jakiś nastolatek przeprowadził taką ankietę naprzód wśród znajomych, że no mamy właśnie ten monotlenek diwodoru, substancję, która prowadzi corocznie do zalania płuc wielu osobom i w związku z tym śmierci tych osób. Ona również powoduje wypadki na drogach, bo tarcze hamulcowe korodują, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie zarówno ci jego znajomi, jak i później różnego rodzaju ankieterzy, którzy przeprowadzali tę ankietę na przykład w metrze tokijskim, uzyskiwali wyniki, że 80% po wysłuchaniu tych argumentów, w cudzysłowie argumentów, stwierdzała, że należy, od razu się podpisywała pod deklaracją o całkowitym zakazie stosowania tej substancji. Pozostawiam to bez komentarza, mam nadzieję, że wśród słuchaczy mamy ludzi, którzy zorientowali się, o jaki związek chemiczny chodzi. No i oczywiście ta niewiedza to również manipulacja informacją i tworzenie faktów medialnych, ale to już jest takie celowe działanie. Natomiast ta niewiedza to jest nieprawdopodobnie ugruntowany właściwie taki system logiki ludzi, którzy zaprzeczają pewnym prawom fizyki. Karl Raimund Popper, jeden z największych filozofów, a na pewno jeden z największych filozofów nauki, twórca między innymi słynnej zasady falsyfikacji teorii naukowych, stwierdził, że właśnie niewiedza nie jest brakiem wiedzy, czyli to nie polega na tym, że ktoś czegoś nie doczytał w podręcznikach, no, nie skończył jakichś studiów, ale że to jest aktywne przeciwstawianie się nauce, zaprzeczanie właśnie takim faktom powszechnie przez wszystkie osoby mające jakieś w ogóle podstawy wykształcenia, takie właśnie, że no, wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta posiadają geny i tak dalej. Tutaj z tym się wiąże również lęk przed wszystkim, co jest nieznane. Więc oczywiście lęk na przykład przed parowozami. W pewnym momencie w Wielkiej Brytanii twierdzono, że ruch pociągów odbiera krowom mleko. Ale w XVIII wieku, kiedy we Francji zaczęła się moda picia czarnej kawy, jedna z hrabianek, pisząc do swojej córki list, ten list oczywiście jest powszechnie znany, cytowała, znaczy przytaczała przypadek swojej znajomej, również hrabianki, która od częstego picia czarnej kawy urodziła czarnego chłopca. Oczywiście marokański służący nie miał z tym nic wspólnego,
Także pamiętajcie Państwo, że w XVIII wieku takie przypadki to było właśnie, wynikały z picia czarnej kawy. Oczywiście dzisiaj są następstwem Czarnobyla. Początek XX wieku, 19 maja 1910 roku, było taki moment, kiedy kula ziemska przeszła przez ogon komety Haleya, ponieważ badania spektrometryczne wykazywały, że z czego składa się, z jakichś gazów składa się ten ogon tej komety, więc oczywiście bano się, że wszyscy tutaj cjankiem zatrujemy się na Ziemi, ale z drugiej strony wzbudzało to takie zaciekawienie. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w okolicach Wiednia były specjalnie wycieczki na wzgórza, żeby można było poczuć zapach tej komety. Oczywiście to, czy było czuć zapach gazów komety, czy niedoprane onuce przewodnika, no to już tego się w tej chwili nie dowiemy. No ale w każdym razie wzbudzało to wielkie zainteresowanie. No i macie Państwo następne przypadki takich właśnie wypowiedzi, gdzie różne gremia przeciwstawiały się czemuś, co było dla nich nowe, jak na przykład zainstalowaniu oświetlenia gazowego w kolonii, czy też słynna książka, gdzie kanalizację Warszawy uznawano w ogóle za szarlatanerię i spisek, oczywiście z udziałem Żydów, który miał pozbawić polskie ziemiaństwo nawozu, jakim były te wszelkie odchody końskie, które można było zbierać i użyźniać ziemię. No, jeżeli już mamy do czynienia z jakimś takim ugruntowanym mitem, z jakąś legendą, no to tutaj Mark Twain powiedział swego czasu, że łatwiej jest oszukać ludzi, niż później przekonać ich, że zostali oszukani. I dlatego rozwikłanie takich różnych mitów jest naprawdę bardzo trudne i no niestety nie taka tłumaczenie pewnych rzeczy różnymi procesami naukowymi nie do wszystkich trafia. Einstein też kiedyś powiedział, że łatwiej jest rozszczepić atom, niż obalić jakiś mit. Tutaj chciałem teraz Państwu przedstawić takie najsłynniejsze mity atomistyki, właściwie jeden taki najsłynniejszy, oczywiście dotyczący chińskiego syndromu. No i już parę mitów związanych ze strefą czarnobylską i z samą awarią. Chiński syndrom to mit, który powstał no gdzieś w koniec lat 60. W tym czasie na wielu konferencjach zastanawiano się nad czymś takim, co będzie, jeśli w reaktorze typu PWR, czyli takim, jakim na Zachodzie jest w energetyce jądrowej stosowany, w jakiś sposób nie będziemy w stanie dostarczyć wody chłodzącej i w tym momencie tak zwane ciepło połączeniowe, czyli ciepło generowane przez izotopy, które cały czas wydzielają jeszcze ciepło, to doprowadzi do takiego rozgrzania paliwa, że oczywiście ono przetopi się, ono spłynie na dno tego zbiornika, ponieważ dno zbiornika jest takie półkoliste, no to oczywiście całe to paliwo zleje się w jedno miejsce. No i wcześniej czy później, jeśli ono cały czas będzie podgrzane, może nastąpić przetopienie tego zbiornika. To na tych konferencjach było zawsze omawiane jako awaria typu Locke'a,
To jest skrót od angielskiej nazwy Lost of Coolant Accident, czyli wypadek utraty chłodziwa. I jeden z dziennikarzy, taki kręcący się wokół tych konferencji, oczywiście węszący jakiejś sensacji, w pewnym momencie zapytał się zaprzyjaźnionego naukowca, no co to, o co to z tą loką chodzi. Więc oczywiście on wytłumaczył, że chodzi, no badane jest to, czy to paliwo się nie przetopi i w tym momencie nie dostanie się do warstw pod reaktorem, czyli oczywiście może wcześniej czy później skazić na przykład wody gruntowe. No ten dziennikarz nie bardzo wiedział, o co chodzi, więc się dalej dopytuje, no co dalej. W tym momencie dziennikarz znanej gazety amerykańskiej zażartował sobie, no przecież to się wtopi, dojdzie do rdzenia ziemi. Sądził, że przecież każdy wie, że coś takiego nie może zaistnieć. Dziennikarz dalej się dopytywał, no co dalej? W tym momencie on już tak naprawdę starając się go naprowadzić na absurdalność tej sytuacji, mówi, no będzie konflikt międzynarodowy, bo to się oczywiście na drugą stronę globusa przetopi i będzie, no wytopi się w Chinach. Przecież każdy z siedzących w tej chwili przed ekranami no musiał jakoś przerabiać tą lekcję z geografii i zrozumieć, dlaczego ludzie żyjący w Australii, czyli do góry nogami, nie spadają z globusa i zrozumieć absurd tego żartu naukowca. Ale proszę sobie wyobrazić, że po kilku dniach okazało się, że dziennikarz napisał artykuł i ten chiński syndrom stał się takim właśnie mitem atomistyki. Później nakręcono film, gdzie między innymi występuje taki aspekt chińskiego syndromu i akurat on się, ten film, ukazał w okolicy wypadku w elektrowni Three Mile Island, więc zrobił niesamowitą karierę. Ale proszę Państwa, ja pamiętam, jak w telewizji polskiej, co prawda tej PRL-owskiej jeszcze wtedy, naprawdę z taką pełną powagą prezenter mówił właśnie o chińskim syndromie, który oczywiście może wydarzyć się wyłącznie w zachodnich reaktorach, ponieważ w Związku Radzieckim to w ogóle nie ma mowy o tym. I oczywiście wszyscy moi koledzy i wszyscy atomiści się z tego śmiali, no ale w sposób jak najbardziej taki poważny dyskutowano na te tematy. No i takie już kolejne mity, czy właściwie żarty, które pokazują, do jakiego stopnia niektórzy dziennikarze są odporni na wiedzę. W pewnym momencie no, w Świerku był dziennikarz telewizji, no dzisiaj państwowej i oczywiście jedynej słusznej. I w pewnym momencie, mówiąc o tam myleniu siwertów z milisiwertami, ktoś użył takiego stwierdzenia, że to jest tak, jakby milimetr mylić z kilometrem. No bo oczywiście milimetr to jest jedna tysięczna metra, a tysiąc metrów to jest kilometr, więc tysiąc razy tysiąc to jest jeden milion. No i proszę sobie wyobrazić, że ten dziennikarz zapytał się, czy naukowcy sprawdzili, że kilometr to jest milion milimetrów, czyli czy ktoś zadał sobie trud, żeby to doświadczalnie przebadać. Następny taki przykład, już jakieś no, kilkanaście lat temu w Warszawie odbywała się konferencja związana z programem polskiej energetyki jądrowej.
i wtedy grupa jakichś zielonych dostarczyła całe stosy odbitek opisujących podobno wydobyte tajemnice zeznania jakiegoś czeskiego spawacza, który przyznał to, że w czeskiej elektrowni jądrowej zamieniono rurę, a dokładnie nie zamieniono, tylko obrócono ją przed spawaniem. Oczywiście no, możemy się domyślać, w jaki sposób ten czeski spawacz zażartował sobie z tych starających się szukać jakiejś sensacji. Mnie się od razu przypomniała taka scena z rosyjskiego filmu. Mianowicie na wąskim podwórku stoi dwóch pracowników i mają taką kilkunastometrową rurę, najprawdopodobniej no takiej sporej średnicy, i przychodzi ten, powiedzmy, ich dyrektor w cudzysłowie, w garniturze z teczką, i ci mu mówią, że no niestety rura jest za krótka. Po jakimś sporym namyśle ten dyrektor, kierownik wpada na pomysł, żeby sprawdzić, czy jak się tył zamieni z przodem tej rury, to czy rura cały czas będzie za krótka. I scena jest taka, jak ci robotnicy wielkim trudem, bo to podwórko jest strasznie wąskie, zamieniają ten przód z tyłem, no i stwierdzają, że niestety po tej zamianie rura ciągle jest za krótka. Więc oczywiście ten spawacz sobie zażartował, no jak można rurę obrócić, no rura obrócona ciągle jest taką samą rurą. A ci zieloni wydrukowali te w cudzysłowie sensacje na no dosłownie w setkach egzemplarzy i starali się to rozpowszechniać wśród członków tej konferencji. No i wreszcie trzeci z tych takich związanych już ze strefą przypadków, Aleksandr Kupnyj, to jest syn pierwszego dyrektora sarkofagu. Sam też jako dozymetrysta pracuje, czy właściwie pracował, bo już w tej chwili jest na wcześniejszej emeryturze w elektrowni w Czarnobylu, i któregoś razu jechał, to było jakieś 3-4 lata temu, jechał z Kijowa do Odessy. To jest dłuższa trasa, więc pokonuje się ją tak zwanym wagonem z plackartnym wagonem, czyli po polsku kuszetki, ale dosyć specyficzne. No i na tych iluś tam... Bez przedziałów, dodam. Przedziałów, tak. Oczywiście ileś tych pasażerów leży na tych kuszetkach, między innymi właśnie Aleksandr Kupnyj. I no, jak w każdej takiej sytuacji w ukraińskim pociągu, no w ruch każdy wyjmuje tam buteleczkę z bagażu i zaczyna się spędzanie czasu, no, miłe i tak dalej. Każdy z tych pasażerów zaczyna opowiadać nam niesamowite historie, jaki to jest ważny, co on w życiu przeżył. No i w pewnym momencie pada na Aleksandra Kupnego, no, który tak nieśmiało mówi, no a ja pracuję w Czarnobylu. No oczywiście oni takie oczy i zaczynają się wypytywać, no jak tam strasznie jest i tak dalej. Na to on tak nie mówi żadnych tam mitów, tylko mówi, no strefa jak strefa, no trzeba uważać, jak się, każdy, kto był w strefie, wie, że większość tego terenu jest zarośnięte przez krzaki. Jak się tam idzie przez krzaki, to cały czas z głowy trzeba między innymi pajęczyny ściągać. No i tam mówi o tych pajęczynach i tak dalej, a oni się dopytują, więc on w końcu mówi, no,
No wiecie, to są takie duże pająki dwumetrowe. One tam wiszą i w razie czego kogoś tam wsysają, wysysają soki. No i co? No i co? No i my chodzimy z tymi kałachami i tam zestrzeliwujemy je. Atmosfera tak zgęstniała. Wszyscy już później poszli spać, no bo to pociąg nocny. Następnego dnia już odespani, wytrzeźwieni i oczywiście ten Aleksandr Kubny mówi do nas, no, mówi do nich, no słuchajcie, ja wczoraj to żartowałem z tymi pająkami. No to oni wszyscy, nie, słuchaj Sasza, my wiemy, że ty nie możesz o tym mówić, my nikomu nie powiemy, ale no wierzymy ci, że tak było, że tak jest. I ten przypadek na stronie właśnie tego, w cudzysłowie, autora tej plotki możecie Państwo znaleźć między innymi na Facebooku. Z innych takich mitów, no swego czasu i to w wielu miejscach można było się spotkać. Ja na przykład na jakimś portalu belgijskim spotkałem się z wiadomością, że te rury centralnego ogrzewania, które w Czarnobylu są po powierzchni ziemi i tak nad na przykład drogami przeprowadzone, że to dlatego, że oczywiście ziemia jest tak skażona, że gdyby rura została zakopana, to promieniowanie by zżarło cały ten metal. Oczywiście taki był sposób prowadzenia centralnego ogrzewania w Związku Radzieckim, zresztą nie tylko w Związku Radzieckim, na peryferiach Warszawy też są takie miejsca, gdzie rury przez drogi są przeprowadzone właśnie górą, a nie pod ziemią. Panie profesorze, ja tu dodam tylko taką rzecz, że jak dawno, dawno, dawno temu ja byłem, jeden z moich pierwszych wyjazdów do Czarnobyla, to dodam właśnie to, że usłyszałem właśnie tą historię o tych rurach i o tym, że nie wolno ich wkopywać ze względu na promieniowanie, no od jednego z przewodników, nie będę mówił jaki przewodnik, jaka firma, natomiast to jak gdyby ten mit funkcjonuje nawet wśród samych osób, które oprowadzają turystów po czarnobylskiej strefie wykluczenia. No niestety w tej chwili większość przewodników w ogóle nie pamięta czasów Związku Radzieckiego, więc to jest tak opowiadanie, jak no my byśmy o czasach przed wojną, drugą wojną światową opowiadali. Kolejny taki mit też, i to też również przez niektórych przewodników opowiadany, to, że na brzegach tego zbiornika wody chłodzącej bardzo często można było ości ryb zobaczyć. Wiele osób to fotografowało i później były takie komentarze, że no ryby z wrażenia z tej promieniotwórczej wody wolały wyskoczyć na brzeg i tam zdechnąć, niż dalej pływać. Tymczasem prawda jest taka, no w tym nad powierzchnią tego jeziora, tego stawu, latały takie, po rosyjsku to się orłon nazywa, czyli bielik myszorybołów, który nurkuje, wyławia te ryby, oczywiście dolatuje na brzeg, tam oczywiście część tej ryby zjada, drugą część zostawia, tutaj różnego rodzaju gryzonie się tym zajmują, no i zostaje szkielet tej ryby, a nie to, że z promieniowania jak gdyby te ryby zdechły, czy tam wręcz wyskoczyły z wody. No następne to takie mity o w ogóle to, że ptaki w strefie mają mniejsze mózgi, tam o ileś procent. Ja widziałem tą pracę, no przebadano 100 kilkanaście sztuk ptaków należących do kilkunastu gatunków. No to jak podzielimy jedno przez drugie, no to okazuje się, że każdego gatunku raptem zbadano 10 sztuk. W jaki sposób można jakieś powiedzieć coś o tym, że te ptaki, no one w ogóle są inaczej odżywiane niż na przykład
ptaki, które parę kilometrów dalej żyją, więc jakie wnioski można naukowe na podstawie czegoś takiego wyciągać? To są oczywiście pseudonaukowe teorie. Ale panie profesorze, zanim przejdziemy dalej, mamy takie pytanie, bo chyba jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów wśród ludzi, którzy są spoza kręgu czarnobylskiego, jest mit o wybuchu jądrowym jako przyczynie katastrofy czy awarii czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Tak, tylko no tutaj jak przygotowywaliśmy się do tej audycji, to właściwie no ja zaproponowałem, żeby omówić na razie te takie najbardziej absurdalne, te nienaukowe mity. Wydaje mi się, że akurat ten mit to należałoby głębiej sięgnąć do fizyki. I to, no nie wiem, jeśli to interesuje naszych słuchaczy, to można by po prostu jeden z kolejnych spotkań poświęcić właśnie temu, czy podobnym mitom, bo takich mitów jest jeszcze parę. Więc no, może dzisiaj nie wchodźmy w te sprawy naukowe. Okay. Dobrze, trzymamy za słowo i na pewno wrócimy. No jeszcze mówię o tym, że sama strefa jest i ewakuacja strefy jest tak ciekawa, że właściwie też mogłaby być tematem jakiejś innej jeszcze audycji. No ale to zobaczymy, no, kiedyś w przyszłości. No inne mity to są związane oczywiście z radarem Duga, właściwie z antenami odbiorczymi radaru i tutaj po pierwsze to kierowanie falami, które mają modyfikować myśli, to jest takie najczęstsza bzdura wysłuchiwana przez tych, którzy interesują się tym zagadnieniem. Ja też spotkałem się w pewnym momencie z twierdzeniami, że ta antena konsumowała całą energię z elektrowni jądrowej. To jedna wielka bzdura. Trafiłem na ten artykuł, który był źródłem tej plotki. Mianowicie jakiś idiota, bo trudno to inaczej nazwać, przeliczył waty na kilowaty, ale w drugą stronę, pomylił się o 1000 i później moc elektrowni przeliczył również na kilowaty i znowu się o 1000 pomylił, więc 1000 razy 1000 to jest 1000. W rzeczywistości cała, zarówno aparatura tej anteny, jak i cały garnizon Czarnobyl 2 raptem 10 MW energii elektrycznej konsumowało, to jest 0,25% energii dostarczanej przez elektrownię. Tu jeszcze przy Dudze chyba był też taki mit, że sam radar pozahoryzontalny, czy cały kompleks radarów pozahoryzontalnych, bo było ich więcej, wpływał na pogodę, tak, miał kontrolować umysły. Tak. A to, że zakłócał fale radiowe, to już nie jest mit, bo stąd nazwa rosyjski dzięcioł, który był słyszalny wtedy w latach 80. tym charakterystycznym stukotem. Nie tylko na falach radiowych, ale też i przez krótkofalowców. No ja tak dodam jeszcze ze swojej strony, jeden z przewodników czarnobylskiej strefy wykluczenia, który był mieszkańcem Prypeci, opowiadał mi taką historię, że ja go pytałem po prostu, słuchaj, no mieszkasz w wysokim bloku, byłeś nastolatkiem, wychodziłeś na dachy, widziałeś okolice najbliższe, widziałeś elektrownię, widziałeś te maszty, nie zastanawiało cię nigdy, nie zastanawiało cię to, co to jest nigdy. Ja mówię, nie pytałeś rodziców na przykład jako młody chłopak, czy co to jest, no to już w świadomości mieszkańców Prypeci przed ewakuacją to było najczęściej opowiadane, że to jest stacja meteorologiczna. Więc później ten mit dotyczący właśnie zmiany pogody, wpływu na pogodę, myślę, że jest też, może być z tym związany. Natomiast na mapach ten cały kompleks był oznaczany jako
ośrodek kolonijny dla dzieci. Czyli to są drabinki do ćwiczeń. Tak w skrócie mówiąc. Zresztą przystanek autobusowy jest takim motywem dziecięcym właśnie. Tam jest mozaika z misiem, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie takie sugerujące, że to jest właśnie obóz dziecięcy, kolonijny. No i tutaj właściwie już takie na pograniczu mitu i prawdy, sama roślina Czarnobyl, czyli bylica pospolita, łacińska nazwa Artemisia vulgaris, to jest zioło, które mylone jest z piołunem. Bardzo dobrze jest znane źródło tej plotki. Mianowicie, kiedy nastąpiła awaria w Czarnobylu, jeden z dziennikarzy nowojorskich usłyszał gdzieś, że to jest, że ten Czarnobyl to jest właśnie, oznacza jakąś roślinę, i zadzwonił do znajomego Rosjanina z pytaniem, jak ta roślina wygląda. No i ten, nie bardzo wiedząc, jak to wytłumaczyć, no po prostu użył terminu angielskiego piołun. No bo jak można Amerykaninowi wytłumaczyć różnego rodzaju niuanse między krzaczkami, które praktycznie wyglądają tak samo. Natomiast wcale nie są identyczne, jeśli chodzi o własności. Pierwsza rzecz to ten piołun żydowski, bo on tak się nazywa, który rośnie na pustyniach, w ogóle inaczej wygląda. On ma takie bardzo mięsiste kłącza, czyli właściwie każde zwierzę i każdy człowiek, pierwszy raz wchodząc na pustynię, mógłby pomyśleć, no jest to jakaś roślina, wystarczy włożyć w usta i w tym momencie żując będę miał parę kropli wody. Tymczasem jest ona potwornie gorzka, trująca, no dzięki temu w ogóle przetrwała na pustyni, bo przecież inaczej wszystkie zwierzęta by ją tam zjadały w pierwszej kolejności. I stąd właśnie w Biblii pojawia się ten motyw trującego piołunu, ale piołunu tego pustynnego. Natomiast tłumacze na języki europejskie oczywiście zastąpili ten piołun rosnący na pustyni odpowiednikiem gorzkim występującym w Europie, czyli właśnie naszym tym piołunem. Więc tutaj mamy pierwszą różnicę. Piołun, a ten biblijny piołun to są zupełnie różne rośliny. Natomiast piołun, a bylica pospolita to też są inne rośliny. Tą roślinę wykorzystywano bardzo często z jednej strony do odganiania much, właściwie zniechęcania much. Bardzo często wysiewano ją w okolicach kuchni i stajni, bo to zniechęcało muchy do przylatywania w te miejsca. Następna rzecz, liście tej rośliny wykorzystywano do konserwacji mięsa dzikiego ptactwa. Po upolowaniu, po skubaniu przekładano liśćmi tej rośliny i one przez wiele dni nawet w upałach były zakonserwowane. Natomiast była niesłychana łatwość usuwania tych związków eterycznych. Wystarczyło podgotować to, te lotne substancje się ulatniały i mięso nadawało się do jedzenia. Ta roślina również była bardzo często wykorzystywana wręcz w magii, ale również w ziołolecznictwie. Miała najróżniejsze zastosowania, od okadzania chałup, następnie napar z czarnobylnika,
wykorzystywano bardzo często jako taki, no jakby to powiedzieć, tani narkotyk. Coś, co na przykład jest w stanie pobudzić ludzi, którzy są chorzy, i w tym momencie taka wzmacniająca herbatka ich stawia na nogi. Czasem dawano to nawet dzieciom, które na przednówku, jak bardzo często chorowały, to żeby wyprowadzić z tej choroby, dawano im właśnie taki napar. Ale również to było powszechnie stosowane do spędzania niechcianej ciąży. Mianowicie ta herbatka powodowała poronienia i oczywiście był to powszechnie stosowany środek w medycynie ludowej. Oczywiście mając takie najróżniejsze zastosowania od odganiania pająków przez usuwanie niechcianej ciąży, to roślina ta również była wykorzystywana w czarnej magii. Te badyle tej rośliny używano do wypychania lalek, które były razem z woskiem mieszane, te właśnie badyle. Stąd robiono te lalki, nakłuwano je tam różnymi kolcami, rzucano czary, czyli również w czarnej magii czarnobylnik występuje. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo tutaj się pojawił komentarz jednej z naszych osób, która obserwuje, ogląda, pani Mileny Węcławskiej, która pisze tak, że spotkała się kiedyś z mitem, tak, musimy się cofnąć jeden slajd wcześniej do długi. Spotkała się nasza obserwująca nasze spotkanie, pani Milena, z mitem, który mówił, jakoby długa nie miała prawa wykrywać amerykańskich pocisków balistycznych, gdyż długość fali radaru była dłuższa niż rozmiar rakiet. Żeby zatuszować bezużyteczność radaru, postanowiono więc skazić teren wokół radaru. Czy słyszał pan o takim micie, czy potrafi pan go skomentować? To znaczy słyszałem, natomiast to są znacznie silniej zakorzenione mity. Taki sens tego właśnie pytania jest prawdą, to znaczy nie jest prawdą, że on był bezużyteczny. On był słabo użyteczny przez to, że akurat z tego miejsca te wysyłane fale, a przy czym wysyłanie fal następowało z okolic, tam przejeżdżamy po drodze. Czernichowa. Okolica Czernichowa. Lubycz. Tam znajdowały się anteny nadawcze. Natomiast to były te odbiorcze. Problem polegał na tym, że ten sygnał większość drogi przebywał nad powierzchnią Ziemi. I powierzchnia Ziemi, różnego rodzaju tam zjawiska meteorologiczne, ale również działalność człowieka bardzo mocno zniekształca te fale. I rzeczywiście po wybudowaniu tego kompleksu właściwie stwierdzono, że on jest dosyć mało użyteczny. I to rzeczywiście zaczynał być problem, ponieważ cały program trzech takich największych anten, ta najsłynniejsza, czy właściwie najbardziej przydatna nad Amurem. Komsomolsk. Ona miała najlepsze osiągi, dlatego że sygnał przebywał tę drogę nad oceanem. I najbardziej jednolite warunki meteorologiczne tam panowały. I w związku z tym ten sygnał był najczystszy. Natomiast z tych pozostałych, znajdujących się na terenie już właściwie w głębi Związku Radzieckiego, te anteny rzeczywiście zaczynały się okazywać, że wyniki są znacznie gorsze niż zakładano. Ponieważ cały ten program tych trzech anten, przeprowadzenia wszystkich prób i tak dalej, kosztował więcej niż cała elektrownia Czarnobyl, to rzeczywiście część osób zaczynała się bać odpowiedzialności. Natomiast ja nie wierzę w to, że to specjalnie, chociaż
No, są takie filmy, właściwie wszyscy tutaj widzieliśmy film... Paru lat, Rosyjski Dzięcioł się nazywa po prostu. Rosyjski Dzięcioł. Tak. No, nie będę go komentować, to jest naprawdę stek bzdur, natomiast on komasuje te wszystkie legendy i on między innymi powtarza tą legendę, którą pani przed chwilą pytała. A ja tutaj jeszcze do... Pani profesorze... No jest coś, to znaczy te takie mity mają mimo wszystko coś prawdziwego, że rzeczywiście osoby odpowiedzialne za te anteny zaczynały sobie zdawać sprawę, że no coś trzeba jak gdyby wybrnąć z odpowiedzialności. Natomiast ja nie wierzę, że specjalnie został Czarnobyl urządzony po to, żeby w ten sposób zamieść pod dywan całe zagadnienie. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie przeczytać komentarz pana Waldemara Siwińskiego, autora książki Czarnobyl od katastrofy do procesu. A propos Długi, mówi, że gdy 23 kwietnia 1987 roku po raz pierwszy jechał z Czarnobyla do elektrowni i po lewej stronie zamajaczyły na horyzoncie zarysy czegoś wysokiego, dzień był wówczas pochmurny, moi opiekunowie wyjaśnili usłusznie, że to zarys znajdującego się tam wielkiego elewatora, przepraszam, w którym magazynowano zboże z całego rejonu. To a propos Długi od pana Waldemara Siwińskiego. Waldku, powinieneś w ogóle kiedyś zrobić jeszcze jedną audycję i przedstawić te wszystkie mity, które tobie przedstawiano, no między innymi kiedyś mi mówiłeś o tych takich pomarańczowych wiatraczkach, gdzie po latach się dowiedziałeś od tych ludzi, którzy ci wtedy wmawiali, że to są jakieś przyrządy pomiarowe, że oni się przyznali, że po prostu to był taki pic właśnie dla dziennikarzy. Także Waldku, liczę, że jeszcze będziesz miał jakąś powtórkę z tych mitów i wtedy będziesz mógł mocno przedstawić te wszystkie mity, które ty usłyszałeś. Dobrze, więc teraz już wracając do takiego kolejnego mitu, który się często powtarza, to jest to prześwietlanie zdjęć, oczywiście promieniowaniem. No, jak każdy sobie pomyśli, to po prostu promieniowanie prześwietla w ogóle cały aparat fotograficzny, a nie taka bzdura, że jak z kamerą się przybliżamy do reaktora, no to wtedy zaczyna coraz bardziej śnieżyć rejestrowany obraz. Tutaj jest cała seria takich zdjęć, które pokazują, że tak na dobrą sprawę to polegało na tym, że wykonujący te zdjęcia radzieckim aparatem zapomniał, że w tych aparatach trzeba było z powrotem przewinąć film do kasety i on po prostu otworzył aparat, kiedy film nie był przewinięty i w tym momencie te zewnętrzne powłoki kliszy filmowej, błony, one osłoniły te, które zostały wykonane pierwsze i zostały zasłonięte tymi kolejnymi warstwami. Natomiast oczywiście światło, bo to zostało światłem prześwietlone, widać jak przez perforacje tutaj dostały się na brzeg tego zdjęcia. Na kolejnym slajdzie widać całą taką serię ze zdjęć, które wszystkie posiadają właśnie tego typu błędy. To właśnie udowadnia, że to nie promieniowanie prześwietliło te zdjęcia, tylko właśnie światło ze za szybko wyjętego filmu. No i mit, który właściwie się tak w głowach wszystkich utrwalił, słynne zdjęcie Costina. W wielu publikacjach jeszcze okraszane stwierdzeniem, że przedstawia likwidatora, który znalazł niemowlę w wózku i właśnie wywozi je z tej strefy. No proszę sobie wyobrazić, parę miesięcy po
po awarii, kiedy likwidator, kiedy to zdjęcie zostało wykonane, likwidator nagle niemowlaka znajduje. No, przepraszam, skąd się tam znalazł? Chyba Bocianowi z dzioba wypadł. Natomiast z serii zdjęć, które na różnych forach można, zdjęć Kostina można zobaczyć, widać sąsiednie zdjęcie, kiedy pierwsza uwaga, zdjęcia są kolorowe. Akurat tutaj cały czas jesteśmy bombardowani czarno-białym zdjęciem dla takiego zwiększenia wrażenia. Ten likwidator, dozymetrysta bada tam skażenie wnętrza tego chaty, tej chaty, znalazł wózek i po prostu zamiast dźwigać ten cały sprzęt, tą sondę, po prostu używa tego znalezionego wózka. Ale oczywiście całe zdjęcie wycięte z kontekstu no, stało się kolejnym mitem Czarnobyla. Natomiast no, jeśli już tutaj ten właśnie mit zdjęć poruszyliśmy, no to tutaj jest sylwetka Wiktora Raskazowa. To był fotograf elektrowni i on wykonał pierwsze zdjęcia. On wykonał pierwszy lot 27. Ten lot zaczął się o godzinie 5 rano, czyli no taki czas kijowski, taki jaki dzisiaj obowiązuje, to jest godzina 4 rana, kiedy zaczyna się w ogóle przejaśniać. On opisał ten cały proces, te wykonania zdjęcia i później również wywoływał je w takim zorganizowanym laboratorium na terenie bani znajdującej się mniej więcej na wysokości szpitala. Tam była właśnie taka sauna pojedyncza. I później wracając po resztę sprzętu do elektrowni, on wziął między innymi kamerę i wykonał pierwsze zdjęcia w momencie, kiedy rozpoczęła się już, była ogłoszona ewakuacja. Na tych zdjęciach widać milicjantów w tych takich typowych maskach, właściwie półmaskach nazywanych świńskim ryjem ze względu na charakterystyczny kształt. Te zdjęcia później zostały przekazane jakimś filmowcom i oni robiąc filmy o Czarnobylu zmienili w ogóle kolejność tych zdjęć i to spowodowało następny mit, że milicjanci przed samą ewakuacją używali masek, co jest oczywiście nieprawdą. I następne manipulacja, no w tej chwili ona bardzo często się z nią można spotkać po serialu HBO, mianowicie całkowicie jak gdyby z przestrzeni internetowej zginął plik, bo został przytłumiony przez kolejne tego pierwotnego nagrania rozmowy. To jest kobieta, która pracownik czwartego bloku, która na polecenie Diatłowa wzywa straż pożarną i rozmawia z dyspozytorem, który się pyta, co się stało i ona wtedy mówi, że no nie bardzo wie w domyśle, no bo ona to robi na polecenie Diatłowa. Natomiast chodzi o spięcie w sieci elektrycznej. Tego nagrania w tej chwili nie można nigdzie spotkać, ponieważ on zostaje przytłumiony przez nawał nagrań dyspozytorki, która wzywa te jednostki zewnętrznych remis do ognisk pożaru na dachu czwartego i trzeciego bloku. Czyli to są nagrania ponad godzinę później. Natomiast
w HBO to zostało tak zmontowane, że wszyscy uważają, że to są te oryginalne nagrania, a tego oryginalnego po prostu dlatego tak jest jak gdyby no, nielubiane przez tych, którzy manipulują informacją, że tam wyraźnie jest powiedziane o tym, że chodzi o spięcie elektryczne, a nie o pożar dachu. No i proszę Państwa, oczywiście takie już mające podłoże naukowe, przeinaczanie faktów. Ciągle przelicza się uran i pluton stosowane jako paliwo jądrowe, jako właśnie materiał do bomb. To jest właśnie to, co było tutaj podstawą jednego z pierwszych pytań. No, to wymaga takiego dłuższego wytłumaczenia i to mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Umówimy się, zapisujemy tak. W kalendarzu. Poza tym, no proszę pamiętać, że w naszej glebie jest dosyć dużo uranu w takim no, typowym ogródku działkowym 20 na 20 metrów. W warstwie o głębokości 1 metra mamy 2 kg uranu, 6 kg toru i całkiem spory kawałek promieniotwórczego potasu, który jest najsilniej promieniującym składnikiem tła naturalnego. Inny fakt, że w dymie papierosowym przepuszczamy, jako my, jako Polacy, przez swoje płuca corocznie 3 rdzenie reaktora w Czarnobylu. Tyle różnego rodzaju izotopów promieniotwórczych. A takie no, spojrzenie przez specjalistów na różnego rodzaju wystawy, różnego rodzaju rzeczy pokazywane w internecie, to tutaj takie wspomnienie z mojej wizyty z Andrzejem Urbańskim w Muzeum Czarnobylskim w Kijowie i tu obok takiego no, takiej pierwszego stanowiska to jest taki baldachim z cerkwi, tam jest jakieś koryto z wyłożonymi zabawkami notabene chińskimi, więc w ogóle mowy nie ma o tym, że z czasów Czarnobyla i po bokach są takie, oprócz ikon są również takie manekiny ubrane w kostiumy przeciwchemiczne i są maski przeciwchemiczne. I Andrzej Urbański od razu zwrócił uwagę, on jest miłośnikiem masek przeciwgazowych, ma wielką kolekcję bardzo cennych, bardzo rzadkich masek używanych w Wojsku Polskim, ale również w różnego rodzaju innych wojskach, tutaj Europy Środkowej i nie tylko. I on zwrócił uwagę na to, że ten manekin ma maskę używaną na łodziach podwodnych przez radiooperatorów. Chodziło o to, żeby obsługujący radiostację w momencie, kiedy jest alarm i on musi nosić maskę, żeby było można zrozumieć, co on mówi. Więc były takie specjalne maski, tutaj z bardzo dużą komorą i w ten sposób ten głos, gdzieś tam mikrofon mógł rejestrować. Czyli to, co widzimy w różnych innych miejscach, no między innymi na pomniku, to są maski jak gdyby zupełnie innego typu, które w ogóle w Czarnobylu nie były używane. Kolejny fakt, no to skala promieniowania związanego z Czarnobylem. Tutaj polecam całą serię artykułów profesora Jaworowskiego, który, no widzicie Państwo, jak niewielki ten wzrost promieniowania jest w stosunku chociażby z tego, co pochodzi z wybuchów jądrowych, szczególnie w latach 60. prowadzonych w atmosferze. No i takie typowe czarnobylskie mity to cielęta z dwiema głowami.
To jest, proszę Państwa, rezultat przenawożenia pastwisk w kołchozach poprzez to, że były takie normy wysiewania nawozu. W kołchozach siano no tyle, ile im kazano. I z czasem, po no, 10 latach, tych azotanów w glebie było kilkadziesiąt razy więcej niż w ogóle są jakiekolwiek normy dopuszczające stężenie tego typu środków w glebie. I cielęta karmione taką właśnie trawą, tak przenawożoną, bardzo często rodzą się właśnie z jakimiś zniekształceniami. Pierwsze, na co ludzie tacy zdroworozsądkowi zwrócili uwagę, że te zjawiska występują wyłącznie w gospodarstwach państwowych, w kołchozach i sowkozach. Natomiast nigdy nie występują w gospodarstwach prywatnych, bo po prostu nikt w swoim prywatnym gospodarstwie nie wysiewa tyle azotanu. Z kolei bezwłose dzieci to jest no, grzybica strzygąca powierzchniowa, czyli choroba polegająca no, na braku zachowania higieny, a nie na wpływie promieniowania. Nowotwory tarczycy u dzieci, to szczególnie na Białorusi, to związane były rzeczywiście z opadem jodu, natomiast one były dlatego takie prowadzące do poważnych skutków, że na tym terenie nie jodowano soli i w związku z tym niedobór jodu powodował, że młody organizm tych dzieci chłonął ten właśnie promieniotwórczy sód z opadu po Czarnobylu. Kolejny taki no właściwie fakt to są rodzące się od czasu do czasu dzieci bez gałek oczynnych. Natomiast to zjawisko zbadano w Kanadzie, kiedy w jednym z rejonów właśnie zauważono, że częściej rodzą się takie dzieci i po analizach stwierdzono, że to jest wpływ pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Po prostu takie no, bezkrytyczne używanie powoduje kobiety w ciąży, które wdychają te pestycydy, no, bardzo często niekształcone dzieci rodzą. Kolejny mit to jest ten tak zwany Igor, dziecko Czarnobyla, ofiara tego, że w okresie płodowym pępowina okręciła mu się wokół nóżek i one po prostu nie rozwinęły się. Kartofle z Czarnobyla to jest mit, z którym spotkałem się, kiedy pierwszy raz w 1995 roku właśnie odwiedzałem elektrownię w Czarnobylu. To tuż przed nami była, no tuż przed nami, tam parę miesięcy wcześniej była ekipa telewizji włoskiej i oni poszli na targ, taki typowy targ wtedy w Związku Radzieckim i zobaczyli, to był koniec Związku Radzieckiego, już chyba wtedy początek niezależności Ukrainy. I zobaczyli takie no, typowe czarne, wyciągnięte z ziemi kartofle, lekko przerośnięte, bo to oczywiście przez zimę przechowywane w kopcach, lekko podgnite. Natomiast we Włoszech no, kartofelki, ziemniaczki kupuje się w sklepie. Pochodzą one z cieplarni albo z Izraela, albo z Egiptu. Wystarczy szczoteczką przeczyścić tą skórkę i właściwie bez obierania można je zagotować. A tutaj takie właśnie czarne, typowe wschodnioeuropejskie podgnite kartofle. No i oczywiście
chwila zastanowienia i następne stwierdzenie, no to jest wpływ promieniowania na Ukrainie. Kolejny mit i tutaj niestety to jest mit wprowadzony przez Polaka. Mianowicie jeden z pracowników telewizji, wykorzystując to, że no Polacy wtedy dosyć łatwo mogli po awarii, w ogóle ludzie z państw socjalistycznych mogli odwiedzać te tereny niekoniecznie w pobliżu tych terenów skażonych. Pojechał do jednego z takich no, wymieralni takich przedszkoli specjalnych, gdzie dzieci chorujące na słoniowatość nóg wywołaną właśnie przenawożeniem azotanami gleby były, no trudno nazwać, leczone, były przetrzymywane po to, żeby no, jakoś dożyły starości w tych warunkach. I zrobił taką serię zdjęć, którą za niesamowite pieniądze sprzedał na Zachód i to jest właśnie źródło kolejnego mitu. A skąd wiadomo, że to jest właśnie przewożenie azotanami? Mianowicie to jest bardzo często stosowane, spotykane schorzenie w Sudanie, w miejscach, gdzie właściwie ludzie żyją na azotanach. Oni tam po prostu złoża azotanów wychodzą na powierzchnię ziemi i oni no właściwie żyją na tym, co u nas się używa jako nawozy sztuczne. Natomiast proszę Państwa, no taki przypomnienie, że oczywiście rodzenie się zniekształconych dzieci to nie jest wyłącznie wpływ Czarnobyla. W późnym średniowieczu właściwie wszystkie pisane źródła naukowe na świecie cytowały przykład z Krakowa, no wtedy jednej ze światowych metropolii, siedziby uniwersytetu i w ogóle no, jednego z największych, najbardziej znaczących krajów w Europie, w Krakowie, że kobieta urodziła właśnie dziecko tutaj przedstawione na tej rycinie, które, no jak możemy się domyśleć, było takim zroślakiem kilku płodów. Oczywiście w tych płodach dopatrywano się tam podobieństwa do głów psów i tak dalej, rozszczepione palce u nóg i tak dalej. I to był przypadek, który we wszystkich źródłach w średniowieczu był opisywany. Kolejne zdjęcie, które no niestety w wersji czarno-białej jest do dnia dzisiejszego powielane przez różnego rodzaju twórców mitu, to jest, jak się wmawia się, że to w rejonie Czarnobyla rodzą się takie pół szczury, pół ludzie. Natomiast proszę Państwa, to jest figurka z wystawy, którą kilka lat temu w Wiedniu zorganizowała awangardowa rzeźbiarka australijska, ale pochodzenia chyba włoskiego, sądząc po imieniu i nazwisku. Ona z różnego rodzaju tworzyw sztucznych tworzyła takie właśnie no, makabreski, a sfotografowane te właśnie eksponaty do dnia dzisiejszego służą jako ilustracja różnego rodzaju mitów. Kolejne mity i tutaj to, co Tomek już wspomniał, że niestety tworzone również przez paru przewodników czarnobylskich, akurat to zdjęcie historyczne i to bardzo ważne, bo to jest jedno z najsłynniejszych zdjęć Wiktora Bulli, bardzo znanego twórcy, który notabene został rozstrzelany w czasach stalinowskich w 1938 roku za szpiegostwo
na rzecz obcych mocarstw, przedstawiające pionierów z obozu pod Leningradem. To zdjęcie zostało w 1927 roku zrobione. Proszę sobie wyobrazić, że nasz wspólny znajomy, tutaj mówię o nas jako tych występujących, tam z tyłu wmontował sarkofag i to po prostu przekazywał jako rzekome zdjęcie zrobione z czasów likwidacji skutków awarii. Teraz już właściwie tak starając się przyspieszać, bo rozumiem, że te takie najgłówniejsze mity opowiedziałem, a o następnych to przy następnych okazjach będziemy mówić, ale chciałem takie poruszyć to zagadnienie ewolucji mitów. I jest bardzo znane zjawisko, że przekazywane mity, one jak gdyby wchłaniają inne, które bardzo często są wzięte zupełnie z innych bajek, włączane są inne wątki, bardzo często następuje w ogóle zmiana znaczenia. Taki, no nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd w ogóle pochodzi tak naprawdę mit Frankensteina. Został on stworzony przez autorkę, która w Szwajcarii wymyśliła tam na wręcz polecenie, czy właściwie prośbę Byrona o stworzenie takiej niesamowitej opowieści. Mit o człowieku powstałym z kawałków różnego rodzaju ciał i on po prostu ożywiony piorunem zaczął żyć. Początkowo ten mit oczywiście wzbudzał takie odrażające skojarzenia, no ale z czasem właściwie stał się no takim wręcz powszednim mitem występującym w naszej kulturze. A nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd pochodzi w ogóle nazwa Frankenstein. Otóż na Śląsku, w jednym z wtedy niemieckim Śląsku, w jednym z miasteczek, w średniowieczu była taka grupa pracowników cmentarza, która w czasie pandemii proszkowała zwłoki i tym proszkiem posypywała kołatki w miasteczku i w ten sposób przenosiła zarazę. Kiedy to zostało oczywiście odkryte, to oni wszyscy zostali poddani torturom. Ta grupka tak naprawdę działająca to liczyła z jakieś trzy osoby, ale oni oczywiście na torturach zaczęli sypać ludzi, których nie lubili i w sumie tam kilkanaście osób zostało spalonych na stosie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Frankenstein to jest dzisiejszy Wodzisław Śląski. I to właśnie od nazwy niemieckiej tego miasteczka pochodzi ten mit. Natomiast no, w przypadku tych mitów czarnobylskich, o których za chwilę tutaj powiem, to przede wszystkim mamy takie zrastanie się mitów poruszonych w filmie Stalker, a jeszcze właściwie pochodzących z noweli Piknik na skraju drogi braci Strugackich, ale z kolei takim zupełnie początkowo obcym elementem był film Dziewiąta Kompania, który to film jest przez wiele osób nazywany radzieckim Rambo, bo to jest film, który jak gdyby zmienia nastawienie do wojny w Afganistanie, ale pokazane tam, no powiedzmy, sposób umundurowania, zachowanie się tych właśnie żołnierzy radzieckich w tej chwili zrasta się z całą tą legendą czarnobylską i na kolejnych slajdach Państwo odkryjecie oczywiście już takie znane sobie
zdjęcia tych stalkerów walczących z jakimiś tam wilkami czy jeszcze bardziej strasznymi jawami. W tej chwili powstał w ogóle taki styl powieści fantastycznych, gdzie te elementy właśnie strefy i tych wojsk z Afganistanu są bardzo często wykorzystywane. No i to, co w tej chwili najsilniej jak gdyby zniekształca i tę rzeczywistość i w ogóle powoduje powstawanie całych kolejnych rzesz opowieści, absurdalnych w ogóle stwierdzeń, to jest fikcja, która zastępuje realną historię. Bardzo często, jak Państwo wchodzicie na strony prowadzone przez likwidatorów, strony takie jak na przykład Saudaty Czernobyla, to ci ludzie zaczynają tak z rozpędu ilustrować swoje wspomnienia zdjęciami z seriali telewizyjnych. No tutaj typowe motylki, gdzie to jest te zdjęcia, które tak po kolei w tej chwili przelecimy, to jest wszystko wirtualna fikcja stworzona w studiu komputerowym. Bardzo często możecie Państwo też znaleźć takie zdjęcia, które pokazują pół jakiegoś zdjęcia, które było pierwowzorem i na to jest nakładana kolejna fikcja filmowa. To już są w ogóle kolejne zdjęcia kręcone przed tym tak zwanym zielonym tłem i te rzekomo kręcone na dachu, to jest po prostu studio, aktor stoi przed zielonym ekranem, a gdzieś tam na podłodze porozsypywane jakieś gipsowe rekwizyty. No i oczywiście wszelkiego rodzaju tam historie o tym, że ktoś z uczestników wpada do środka i tak dalej. Tutaj no, osobny temat to jest sam serial HBO, przedstawianie no, na przykład Legasowa jako takiego biednego emeryta, który mieszka w Chruszczowie, czyli w takim pięciopiętrowym bloku o obniżonym standardzie, kiedy to był człowiek w randze wiceministra, mający własnego szofera, żyjący w jakiejś tam dosyć luksusowym apartamencie, albo wiceminister ZSSR, który kieruje akcją z barakowozu pod płonącym reaktorem. Inny taka bzdura to taśmy Legasowa, które tak naprawdę to jest zapis jego rozmowy z oficerami KGB. W internecie można znaleźć te wszystkie spisane taśmy i tam co 45 minut jest kilkanaście sekund przerwy, bo po prostu oficer, który prowadził nasłuch, zamienia w tym momencie kasetę w magnetofonie. No i oczywiście możemy sobie wyobrazić to, co Tomek na początku mówił, jak w zapowiedziach kolejnych seriali rosyjskich będzie oczywiście wyglądał ten motyw, że cała ta akcja to był zamach zorganizowany przez obce służby. Natomiast proszę Państwa, no te wszystkie kłamstwa powtarzane tysiące razy stają się prawdą. To, co było jednym z takich myśli szefa propagandy III Rzeszy, Goebbelsa. I no, tu jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, że część osób w sposób absolutnie taki zamierzony używa tej
tych wszystkich bzdur. No, sensacja taka medialna. Macie Państwo takie typowe wydania gazet. W Colorado znaleziono szczątki Adama i Ewy. To było dosłownie pierwsze dni awarii w Czarnobylu i stwierdzenia gazety, że dwumetrowej wielkości kurczaki chodzą w lasach pod Czarnobylem. Proszę Państwa, ja dosłownie kilka lat po awarii rozmawiałem z dwoma pracownikami ośrodka w Świerku, którzy jako członkowie oficjalnej grupy państwowej z Agencji Atomistyki Polskiej uczestniczyli w wyjeździe do strefy wykluczenia i proszę sobie wyobrazić, że im wtedy oficjalni ich równoważnicy ze strony białoruskiej opowiadali bzdury właśnie o tych dwumetrowych kurczakach. Więc no, ja przypominam sobie stwierdzenie tego polskiego naukowca, który był oszołomiony tym, że państwo, które posiada jednak własną broń jądrową, ma takich debili, którzy coś takiego mogą jednak naukowcom z bratniego kraju opowiadać. No to przecież trzeba być kompletnym idiotą. Tu też Państwo widzicie, jak takie filmy, to jest autentyk jednej z chyba późniejszych już rosyjskich stacji, która przeprowadza właśnie taką pseudo rozmowę na tle sarkofagu, a jak Państwo na bocznym zdjęciu widzicie, to jest wszystko robione na tle namalowanego na płótnie zdjęcia przypominającego sarkofag. No i tutaj kolejne sensacje, tysiące trupów zakopanych buldożerami. To właściwie można się dopatrywać w tym źródła, że w pierwszych miesiącach Amerykanie nie mieli jakichkolwiek zdjęć, bo nikt nie był wpuszczany na terenie. W związku z tym jedyne informacje pochodziły z satelitów szpiegowskich i tam było widać, jak kopane są takie rowy, w których między innymi później popiół ze spalonych drzew, ze zrudziałego lasu zakopywano, ale wcześniej jeszcze różnego rodzaju takie odpady, nazwijmy, produkt związane z działalnością likwidatorów zakopywano. No i to oczywiście posłużyło jako źródło tej plotki. Śmiertelność likwidatorów, to też kolejne mity, ale to powiedzmy też temat na jakieś takie bardziej naukowe spotkanie. Mutanty i skażona żywność, to mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy odwiedzali strefę, to już sami sobie w stanie są odpowiedzieć na ten temat. Tu Państwo widzicie, to jest sprzed dosłownie dwóch czy trzech lat, sensacyjne zdjęcie pokazujące gigantyczną kałamarnicę, która podobno jest wytworem promieniowania pochodzącego z Fukushimy. Natomiast wystarczyło, bo to sprzed paru lat, poszperać w internecie i można było znaleźć informacje z Chile o wielorybie wyrzuconym na brzeg, a akurat w tym samym czasie był też wypadek, że w Hiszpanii po dużym sztormie akurat kałamarnicę wyrzucało na brzeg. Ktoś zrobił takie zdjęcie szerokim obiektywem, ktoś połączył te oba zdjęcia, i oczywiście macie Państwo sensację. Kolejna sensacja to dosłownie
wręcz dwa lata temu, jeszcze bardzo często spotykana. To jest oficjalne z Instytutu Meteorologii Japońskiego, pokazująca wysokość fali tsunami, natomiast oczywiście w mediach amerykańskich, w telewizji pokazywano to jako zanieczyszczenie od Fukushimy docierające do Japonii. Z boku macie Państwo skalę, która jest w centymetrach czy w metrach pokazana, no bo oczywiście wysokość fali w takich jednostkach się pokazuje, a nie poziom promieniowania. I dlatego, no już kończąc to dzisiejsze spotkanie, zwracam Państwu uwagę na to, że jeżeli coś widzicie w internecie, no to proszę Państwa, zastanawiajcie się, czy to naprawdę jest prawda. No nie wiem, czy jeszcze ten, dzisiaj przelecimy szybko ten wątek, czy odłożymy może na jakieś... Jeżeli chodzi o cerkiew, o to chodzi, panie profesorze, o cerkiew świętego Eliasza? Tą ikonę. To może porozmawiajmy o niej, ponieważ mamy takie pytanie od naszych widzów. Pan Łukasz Skalski właśnie o to pytał. Przeczytam jego pytanie. Czy mógłby pan Marek opowiedzieć coś na temat malowidła w kościele świętego Eliasza? Jest tam obraz z likwidatorami, płonącym reaktorem i duchami mieszkańców. O co w tym chodzi i skąd się to tam znalazło? No to, panie profesorze, porozmawiajmy. Więc tak, to rzeczywiście, no taka ikona została kilka lat temu stworzona. Została, jak gdyby jej inspiracją był tam jakiś sen jednego z likwidatorów. Tą ikonę tutaj Państwo widzicie po prawej stronie. Po lewej widzimy ten kościół święty, cerkiew świętego Eliasza w Czarnobylu. I co jest absolutnie niezgodnego z duchem prawosławia w tej ikonie. Mianowicie patrząc na to okiem takiego naprawdę wierzącego ortodoksa, to jest wręcz bohomas, to jest zaprzeczenie jakiejkolwiek sztuce religijnej, dlatego że tak, na górze mamy motyw religijny wzięty z malowideł cerkiewnych, z ikon. Natomiast na dole mamy obrazek, który, no tak złośliwie mówiąc, to jest taki socrealistyczny obrazek przedstawiający sosnę, na której tam rzekomo wieszano partyzantów. Tak między nami mówiąc, ten ruch partyzancki akurat w okolicach wysadzonego w powietrze jeszcze przez wycofujące się jednostki radzieckie mostu wcale taki duży nie był, czyli ten motyw wieszania tam partyzantów też jest wyssany z palca. Ale tak, z jednej strony mamy duszę likwidatorów, tych, którzy zginęli, a z drugiej strony mamy pracowników, dozymetrystów, lekarzy. Otóż na ikonach prawosławnych jest zakaz przedstawienia jakichkolwiek osób poza świętymi i poza, no powiedzmy, męczennikami, poza scenami, które w jakiś tam sposób dotyczą historii Kościoła. Czyli ten cały dolny fragment jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek sztuki sakralnej. Co ale więcej, ciekawe, że zostało poświęcone przez... A to zaraz do tego jeszcze dojdę. Okay. Góra sprawia wrażenie, ale już widać pewne błędy. W środku mamy Chrystusa, po obu stronach mamy Matkę Boską i archini...
to się dokładnie nazywa archistratek Boży Michał. I proszę zwrócić uwagę, że te figury są tej samej wielkości co Chrystus. To jest błąd, ponieważ prawdziwy artysta piszący ikonę powinien zachować odpowiednie proporcje. W późniejszych wersjach to już jest tak jak gdyby łagodzone. Po pierwsze ta część, ta taka będąca tym właśnie socrealistycznym rysunkiem staje się coraz mniejsza. W kolejnych wersjach już w ogóle ten motyw sarkofagu schodzi na plan dalszy. I tutaj no jak gdyby są już bardziej te proporcje zachowane, że Chrystus jest największy, a ta reszta tych motywów zostaje zmniejszona. Natomiast no i to jest kolejny slajd, to jest z cerkwi w samym mieście Sławutycz. Ten motyw akurat powstał w jednej z cerkwi w Republice Federalnej Niemiec, w Niemczech, gdzie z tyłu w ogóle była typowa elektrownia typu zachodniego, czyli typu WWR. Tutaj w Sławutyczy już w cudzysłowie poprawiono tę wersję, ale proszę Państwa, to jest Chrystus, który jest otoczony przez nienarodzone dzieci. Czyli to jest następny motyw, który jest właściwie w prawosławiu zabroniony, bo tu nie ma świętości na tym obrazku. Więc ta pierwsza ikona, która znajduje się w cerkwi świętego Eliasza, rzeczywiście została w Kijowie poświęcona, ale w klasztorze podległym patriarchatowi moskiewskiemu, czyli tym, który no, podchodzi tak pod najróżniejsze polityczne wpływy praktycznie no, Kremla. W związku z tym ona niewiele ma wspólnego z taką naprawdę istotą prawosławia. Oczywiście w tej chwili należałoby się zastanowić, że gdyby akurat ta parafia w Czarnobylu starała się o podłączenie do nowo stworzonego kościoła ukraińskiego, prawosławnego, to najprawdopodobniej początkowo tak przez palce by na to patrzano, no bo to jednak z czasem dopiero tą nieprawidłowość by jakoś, po prostu te ikony z czasem by wylądowały gdzieś tam na zapleczu, a później w ogóle przestano by je eksponować. No tak jak z takimi wszelkiego rodzaju nieprawomyślnymi dziełami sztuki. Ja tylko jeszcze dodam, pozwolę sobie dodać, że jak gdyby ta ikona jest całkiem świeża i całkiem młoda, bo ona została poświęcona w 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, więc dosyć młody, że tak powiem, obraz, tak? Panie profesorze, ponieważ mija już godzina 40 minut naszego spotkania, bardzo nam się miło pana spotyka. Czy możemy jeszcze zadać jeszcze dwa pytania od naszych widzów? Oczywiście. Mamy super jeszcze komentarze i mamy jeszcze pytania. Tak. Wybraliśmy dwa pytania. Przepraszamy, nie możemy, musimy ze względu na czas troszkę ograniczyć. Więc kolejne pytanie od pana Antona Gorodeckiego. Czy to prawda, że kilka dni przed awarią odbyła się satanistyczna parada z udziałem prezydenta Akademii Nauk Związku Radzieckiego, atomistów z Instytutu Kurczatowa, w której brał udział m.in. Legasow, pracowników Czernobylskiej Elektrowni Jądrowej pod hasłem
Czort z nami. Podobne słowa padły pod koniec czwartego odcinka serialu HBO. Czy ma to jakiś związek z brakiem obiektu sakralnego w Prypeci, w mieście Prypeci? To znaczy to, że w mieście Prypeć nie było jakiegokolwiek obiektu sakralnego, to była normalność właściwie w całym Związku Radzieckim. Natomiast no przyznam się, że tego mitu to nie słyszałem. W zasadzie no ja bym go lokował razem z tym mitem właśnie o tym jakimś udziale jakichś spiskowców izraelskich, którzy wywołali to po to, żeby oczyścić Ukrainę z ludności, po to, żeby tam kiedyś mogło wrócić osadnictwo z Izraela. No, naprawdę uważam, że to jest jedna z bardziej absurdalnych teorii. No, ja byłem w Instytucie Kurczatowa na praktykach. No, mogę się pochwalić, że nawet no, nie mówię, że znałem Aleksandrowa, natomiast kiedyś tak pokazano mi, że o, to jest właśnie tam dyrektor. On już wtedy miał no, 80 kilka lat i właściwie był taką wydmuszką. Może przesadziłem. Rzeczywiście coś tam znaczył. Natomiast oczywiście, jak to w Związku Radzieckim, zawsze sekretarz rządził za niego. Natomiast no, mój szef z Instytutu w Świerku bardzo dobrze znał Wielichowa, ponieważ no, ja byłem na tokamaku, mój szef w ogóle robił doktorat u jednego z najsłynniejszych fizyków radzieckich, specjalisty od fizyki plazmy. I oczywiście Wielichow był odpowiedzialny za tą działkę związaną z syntezą termojądrową. I właśnie no, mój szef mi tam różne rzeczy opowiadał właśnie o stosunkach między właśnie Legasowem i tą samą grupą pochodzącą z, powiedzmy, z atomistyki, tej opartej o uran, a tą grupą plazmowców, którzy byli no, wręcz nielubiani, bo to był taki nowoczesny twór, właśnie bardziej pasujący do Gorbaczowa niż ci stalinowcy z dawnego Ministerstwa Budowy Maszyn Średnich. Jak choćby Sławski, tak? Tak, Sławski i to leżał ale właśnie akademik Aleksandr. To panie profesorze, ostatnie pytanie, za które też dziękujemy. Pytanie o budowę sarkofagu. Przytoczę tutaj fragment z książki Czarnobyl ukraińskiego historyka Siergieja Plochiego. Nie wszystko jednak szło zgodnie z planem. Preferowany projekt Sławskiego polegający na nakryciu reaktora ośmiotonową aluminiową kopułą, którą planowano opuścić na świeżo zbudowane ściany sarkofagu, nie powiódł się. Gdy transportujący ją śmigłowiec zbliżał się do reaktora, zerwała się lina. Nigdzie wcześniej nie spotkałem się z opisem takiej sytuacji. Czy to prawda? Pyta nasz widz. To znaczy główna odpowiedź, czy wszystko szło z planem? Absolutnie nie, ponieważ te plany były modyfikowane właściwie na bieżąco. Tu można by cały szereg zmian prowadzić. Natomiast akurat o tym incydencie słyszałem, natomiast on nie był ważny. To był, no po prostu stwierdzono, że tak na wszelki wypadek, żeby to nie kurzyło się w cudzysłowie, no zróbmy taką, trudno mi powiedzieć, czy ona akurat 8 ton ważyła. Była to bardzo lekka i bardzo wiotka taka, no czasza wypukła, wzmocniona jakimiś tam kratownicami. Rzeczywiście wykonana z aluminium, natomiast głównie wywalił ją wiatr, ponieważ akurat zawiał wiatr, ta linia się zerwała, ona spadła na ziemię. Natomiast słyszałem i tutaj takie uzupełnienie tej no nie plotki, tylko jakiejś historii, mianowicie Sławski miał w tym momencie
powiedzieć, no i chwała Bogu. Człowiek, który był zaciekłym no, zwolennikiem teorii marksistowskiej, podobno wiele osób to słyszało powiedzieć, no i powiedział, no i chwała Bogu. Także ten incydent, ja nawet mam gdzieś zdjęcie tej czaszy, natomiast od razu uprzedzam, że jest kolejnym mitem. Część osób twierdzi, że ma zdjęcia, jak ta powłoka jest nakładana na sarkofag. To jest nieprawda. To są zdjęcia, które można znaleźć na stronie producentów tego śmigłowca, który miał to opuścić na tą jamę po wybuchu. I one pochodzą z ustawiania podobnej konstrukcji w czasie jakiejś tam wystawy. Natomiast oczywiście jeden z kolejnych mitów to jest właśnie takie przypisywanie zdjęcia pochodzącego z czegokolwiek innego, akurat pasującego pod tą akcję związaną z sarkofagiem. Tomku, czy dziękujemy pięknie. Że taką właśnie osłonę próbowano założyć. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo mamy? Dziękujemy, bo umówmy się, że już godzina 50, nie nadwyrażajmy dobrego serca pana profesora, tym bardziej, że jesteśmy umówieni z tego, co słyszałem, na kolejne spotkanie, tym bardziej już poświęcone bardziej zespołom fizycznym, więc trzymamy za słowo. Przepraszam, Tomku, wtedy... ale zróbmy może w ten sposób, że zainteresowani może niech przysyłają wcześniej te, bo akurat no, tutaj się wspaniale wstrzeliło z tym czarnobylskim zbawcą. Tak. Było jak gdyby przewidywanie pewnego pytania. Natomiast wtedy jak gdyby, po pierwsze, ja będę mógł wręcz poszukać w komputerze pewnych zdjęć, bo ja obiecuję, że zdjęcie tej właśnie kopuły to ja jestem w stanie znaleźć. Tej autentycznej, którą Sławski tam przygotowywał. I po prostu no w ten sposób jak gdyby będziemy lepiej przygotowani do dyskusji. Szanowni Państwo, no, to może się umówmy w ten sposób. Znacie nasze profile na Facebooku, ja jeszcze je przypomnę, Czarnobylcy i Liczni Geigera. Odwiedźcie nas na Facebooku. W komentarzu, czy po prostu w komentarzu do nas napiszcie, o co chcielibyście zapytać pana profesora Marka Rabińskiego. My zbierzemy te pytania i w rozsądnym czasie za kilka tygodni spotkamy się i tak będzie ta nasza rozmowa przebiegać. Jeżeli, Jacku, przepraszam, jeżeli ja jeszcze mogę coś dorzucić tutaj a propos komentarza, to pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden komentarz pana Waldemara Siwińskiego, który też obala jeden z mitów, który jest jak gdyby związany z serialem HBO. A propos Legasowa, 15 kwietnia 1987 roku spotkałem się w jego mieszkaniu w Moskwie, w tym samym salonie, gdzie rok później powiesił się na poręczy schodów. Oczywiście nie była to żadna chruszczowka i nawet nie apartament, tylko porządna willa z dużym ogrodem, standard typu podwarszawski Konstancin, kilkaset metrów od głównego wejścia do Instytutu Kurczatowa. Jego rodzina dalej tam mieszka. Panie Waldemarze, bardzo dziękujemy jeszcze za to wyjaśnienie. My, panie profesorze, w takim razie umawiamy się, bo rzeczywiście tych pytań naukowych jest całkiem sporo, choćby od tego pierwszego, czy rzeczywiście... Od razu pytanie do Waldka, czy on by się nie zgodził wziąć udział też w tym, ale to dobrze, wypytamy się później jego. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie, ale rzeczywiście te pytania naukowe typu, czy doszło do wybuchu jądrowego, czy choćby na przykład w wyniku przetopienia, rdzenia reaktora do zbiornika rozbryzgowego groziła eksplozja o sile nawet 3-5 megaton, czy strażacy świecili, czy rzeczywiście choćby wyprawy do czarnobylskiej strefy to samobójstwo, bo grozi tam napromieniowanie, albo skażenie, czyli już takie meritum naukowe. Na to pozwolimy sobie jeszcze pana profesora na pewno zaprosić. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
za poświęcony czas. Zapraszamy tradycyjnie za 2 tygodnie, 14 lutego. Możemy zdradzić chyba Tomku rąbka tajemnicy, że porozmawiamy o turystyce, ale od strony naukowej tej turystyki. Program wizyt w czarnobylskiej strefie wykluczenia są często dopasowane do oczekiwań wielbicieli miejsc opuszczonych, a pragnienie poznania takiego miejsca, które stało się jakimś cmentarzem cywilizacji, eksplozją natury, dominuje w dzisiejszym przekazie. Dobrze się sprzedają te wszystkie lęki, nostalgia za tym, co odeszło, jakaś taka powszechna stygmatyzacja i właśnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, mitologizacja zony, jak to wygląda wśród turystów odwiedzających, o tym będziemy rozmawiać za 2 tygodnie. Serdecznie zapraszamy, dziękujemy dzisiaj, dziękujemy panie profesorze, wszystkiego dobrego, zdrowia i do zobaczenia 14 lutego. A mnie na koniec, szanowni państwo, niestety mam jakiś problem z połączeniem. Bardzo przepraszam, nie słyszałem ostatnich słów Jacka Domorackiego. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Panie profesorze, kłaniamy się nisko. Widzimy się na kolejnym spotkaniu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie, 14 lutego. Zapraszam.